Umiłowani bracia w Chrystusowym kapłaństwie, wszelkich godności i tytułów, drodzy bracia i siostry zebrani w Tarnowskiej katedrze. Każdego roku, na początku listopada, kiedy z drzew opadają liście, kiedy w przyrodzie zamiera życie, a w kalendarzu liturgicznym nadchodzi uroczystość Wszystkich Świętych i zaraz po niej Dzień Zaduszny, ogarnia nas zaduma nad naszym ziemskim bytowaniem i nieuchronnie zbliżającą się śmiercią. Nastrój, jaki nas wtedy ogarnia, w bardzo obrazowy sposób wyraził biskup Zawitkowski w swoich krótkich rozmyślaniach. Pisał: patrzę na drzewa, które umierają stojąc, i czytam w nich jesień. Kuli się człowiek w pierwszych ochłodzeniach i boi się zimy. Przychodzą coraz dłuższe wieczory i czasu na zamyślenia jest więcej. I są takie człowiecze niespokojne przebudzenia, gdy dzwoni budzik, gdy gwizd syreny wdziera się do domu, gdy biją tak samo jak co dzień dzwony mojego kościoła. Znów przybył mi dzień. Chcę się nim cieszyć, bo jest nowy, ale boję się go, bo nie wiem, jaki będzie. Liczę wtedy lata mego życia i przeraża mnie to, jak szybko czas ucieka. I boję się, że tak mało pomnożyłem tego, co mi Pan Bóg dał. I proszę Boga, aby dał mi jeszcze jeden dzień, którego bym nie stracił. Wszystko się zmienia, gdy przemija postać tego świata. Ja, zagubiony mały człowiek, wołam do Boga w niepokoju mej duszy: gdzie jesteś, Boże? Szukam więc, o Panie, Twego oblicza. Umiłowani, kiedy sięgnąłem do czytań, które słyszeliśmy przed chwilą, zainspirowały mnie słowa z pierwszego czytania, zaczerpniętego z Księgi Mądrości. Autor natchniony, posługując się językiem obrazowym, niezwykle dobitnie uświadamia myśl, że wszechświat cały, gdy się go porówna z wielkością Boga, jest drobnym pyłkiem lub kroplą porannej rosy, szybko znikającej pod działaniem promieni słonecznych. Bóg jest wielki, wszechmocny, pragnie jedynie dobra człowieka, dlatego, ponieważ go miłuje. Z tego też powodu okazuje mu swoje miłosierdzie. Ale najbardziej uderzyły mnie słowa kończące to czytanie z Księgi Mądrości: oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia, a w nowym tłumaczeniu władco życia, bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Bóg jest miłośnikiem życia, a Jego nieśmiertelne tchnienie jest we wszystkim. Każdy z nas otrzymał od Boga życie. To życie po upadku pierwszych rodziców na nowo odzyskał dla nas Jezus Chrystus poprzez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Od tego momentu wiara chrześcijańska ma ściśle paschalny wymiar. Wszystko sprowadza się do prostego słowa, do słowa, które usłyszały najprzód niewiasty, które poszły do grobu, żeby namaścić Chrystusa złożonego w grobie. Znalazły pusty grób, kamień odwalony i słowo: dlaczego szukacie żyjącego pomiędzy zmarłymi? Powstał, nie ma go tu. I te słowa są niezgłębione w swej treści, tak bardzo oczywiste, potwierdzone potem wszystkimi spotkaniami zmartwychwstałego Chrystusa z apostołami, uczniami, niewiastami, Magdaleną. Są
są tak bardzo oczywiste te słowa, a równocześnie tak pełne niezgłębionej tajemnicy, która dotyka tego, co w naszej egzystencji najistotniejsze. To znaczy dotyka stosunku między życiem a śmiercią. Odwraca niejako porządek. Jesteśmy bowiem przyzwyczajeni do porządku, w którym życie kończy się śmiercią. I stale nas do tego porządku przyzwyczaja obserwacja przyrody i obserwacja dziejów człowieka, w pewnym sensie także dziejów ludzkich, społeczeństw, kultur. Jak gdyby śmierć miała panowanie nad wszystkim, co istnieje w świecie widzialnym, stworzonym. Jednakże w misterium paschalnym znajdujemy odwrócenie tego porządku. Śmierć nie przychodzi po życiu, ale życie wyłania się ze śmierci. Jeżeli przyjąć całą prawdę Ewangelii, znaczy to, że Bóg nie może umrzeć. Bóg jest życiem. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, objawił prawdę pośród świata, który jest poddany śmierci, pośród naszego ludzkiego świata, naszej ludzkiej egzystencji, w środku historii. To ma olbrzymie znaczenie dla każdego człowieka. Powiedziałbym, nawet dla niewierzącego. Dla wierzącego jest potwierdzeniem sensu jego bytowania na tym świecie. A dla niewierzącego, jeśli nie może przyjąć tej prawdy, jest w każdym razie jakąś prowokacją, jakimś pytaniem, wyzwaniem. Umiłowani, nasze dzisiejsze zgromadzenie liturgiczne ma jeszcze drugi motyw, który przenika i łączy się ściśle z tematem życia w Bogu. Jest to motyw potrzeby serca, by modlić się za zmarłych, a dzisiejszego wieczoru za zmarłych kanoników kapituły katedralnej. Kapituła tarnowska sięga swoją historią 17 kwietnia 1400 roku, kiedy to właśnie biskup krakowski Piotr Wyż erygował kapitułę kolegiacką przy kościele parafialnym w Tarnowie, podnosząc kościół parafialny w Tarnowie do godności kolegiaty. Kapituła ta przetrwała do czasu utworzenia diecezji tarnowskiej. W roku 1786 w związku z utworzeniem przez papieża Piusa VI diecezji tarnowskiej świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie otrzymała tytuł katedry, a kapituła kolegiacka stała się katedralną. Głównym celem kapituły jest wykonywanie uroczystego kultu Bożego w kościele katedralnym. Ponadto kapituła katedralna wypełnia zadania zlecone jej przez prawo lub przez biskupa diecezjalnego. Przez wieki kolegium kanoników pomagało biskupowi tarnowskiemu w kierowaniu diecezją. Wielu wybitnych kanoników zapisało się w historii tarnowskiej katedry i tarnowskiego kościoła. Wszystkim im jesteśmy winni wdzięczność za to, że swoim życiem, swoją świętością, zwyczajną pracą i cierpieniem nieśli tej ziemi świadectwo o tym, że Bóg jest miłością, że tą miłością ogarnia każdego i prowadzi go po drogach tego świata do nowego życia. Dziękujemy Bogu za nich, że byli kapłanami, którzy głęboko wierzyli, odważnie tę wiarę wyznawali, żarliwie się modlili, z całym przekonaniem nauczali, że służyli, umieli bezinteresownie miłować, że byli bliscy wszystkim, a w szczególności najbardziej potrzebującym. Nasz dług wdzięczności dla kanoników kapituły katedralnej, włączających się i rozwijających to wielowiekowe dziedzictwo kościoła tarnowskiego, strzegących go, możemy spłacić modlitwą w ich intencji. I czynimy to
sposób najdoskonalszy z możliwych przez złożenie w ich intencji najświętszej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale drodzy, Eucharystia jest także źródłem życia dla nas. Jest nim dlatego, że uczy nas umierania. Jest uobecnieniem ofiary krzyżowej Chrystusa i Jego zmartwychwstania. Tego dynamizmu, który rodzi się z ofiary, tej śmierci, która zostaje zwyciężona przez powstanie z martwych. Jezus mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Jak On na krzyżu oddał swoje życie za grzechy świata, tak samo człowiek, który sprawuje Eucharystię i w niej uczestniczy, winien składać ofiarę z siebie, jak nam przypomina moment przygotowania darów. Taki człowiek z Chrystusem uwielbia Boga i przez dar Jego zmartwychwstania otrzymuje moc miłości, która go jednoczy z Bogiem i bliźnimi. Święty Paweł w liście do Koryntian mówi: każdego dnia umieram. Umieram codziennie, aby coraz pełniej był we mnie obecny Chrystus. Bo tak jak kapłan pierwszy spożywa ciało Chrystusa i pije Jego krew, tak wszyscy, którzy są zgromadzeni w Kościele, mają pożywać ciało Chrystusa i pić Jego krew, aby w nich można było odkryć obecnego zmartwychwstałego Pana. To misterium tym bardziej staje się dla nas rzeczywiste i prawdziwe, im więcej w nas wiary, nadziei i miłości. Bo im więcej w nas wiary, nadziei i miłości, tym bardziej żyjąc umieramy, a równocześnie tym bardziej umierając zmartwychwstajemy. Tym bardziej owa złota nić życia wplata się w śmierć. Chrystus mówi: kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Kto miłuje, ten już przeszedł ze śmierci do życia. A nadzieja jest jak bezpieczna i silna kotwica, która przenika poza zasłonę, która została rzucona na drugi brzeg i tam zanurzyła się w sferę Boga. My zaś, podróżujący w łodzi Piotrowej, ciągniemy tę linę i zbliżamy się do drugiej strony, gdzie Bóg ociera łzy z oczu płaczących i gdzie nie ma już bólu i łez, tylko jest wieczność w miłości Boga i we wspólnocie ze świętymi. Tą nadzieją ożywieni módlmy się słowami psalmisty: Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Wiem, że kiedyś wzejdzie słońce i już świecić nie przestanie. Powstanę z prochu i kości moje przeobleką się ciałem i stanę przed Tobą, Panie. Nie odbieraj mi wtedy świętego Ducha Twego i swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Nie z zuchwałości, ale z pokorą zmęczonego wędrowcy proszę Cię, Panie mój, pozwól mi położyć głowę na Twym dobrym sercu i tak już z Tobą pozostać. Amen.